No, słuchajcie, zakrętowałem się na promie do Irlandii. Czeka mnie znowu 18 godzin jazdy, płynięcia. Tym razem płynę Irish, to jest linia, którą jeszcze nie płynąłem. Podobno jest najlepsza z tych wszystkich dostępnych, którymi pływamy. Znaczy, sam prom wygląda bardziej okazale na pewno. Zanim się wdrapałem do recepcji, nieźle się zasapałem. Oczywiście kabina, jak zwykle, jest jedno, znaczy jest dwuosobowa, trzyosobowa. Kabina jest trzyosobowa, no ale ze względu na tą panikę, jaka jest związana z koronawirusem, do każdej kabiny dają tylko jednego pasażera. Także myślę, będzie fajnie. Jestem przygotowany do 18 godziny. Czekajcie, wezmę tego. Jestem przygotowany do 18-godzinnej podróży. Widzicie, buteleczka wina jest, żeby mi się nie nudziło. Łazieneczka, słuchajcie, łazieneczka jest elegancka. No, także jak tylko zjem sobie kolacyjkę, zaraz oczywiście swoje szanowne zwłoki. Tego, o, tu widzicie, tu jest drugie łóżko, ono jest rozkładane. Ta część jest podnoszona i w ten czas mamy trzy łóżka. No dobra, kabinę wam pokazałem. Teraz mogę iść zwiedzać prom. Muszę go zobaczyć, bo jeszcze na takim promie nie byłem.